A jestem w tej chwili na ulicy Kusocińskiego od strony stadionu w Ząbkowicach. Dojeżdżam do drogi krajowej numer 1, przebudowywanej oczywiście obecnie. No i kolejny raz po kolejnym tam powiedzmy około miesiącu przejedziemy się fragmentem tej trasy. Cóż to tutaj nowego nam powstało. Oczywiście z Kusocińskiego możemy tylko i wyłącznie jechać w prawo. Co więcej, tutaj mamy znak stop, więc obowiązek oczywiście zatrzymania. No i cóż, z nowości, w zasadzie z nowości nie mamy tutaj wiele, bo choć widać, że powstają drogi, zarówno droga, która będzie nową drogą po prawej stronie, w zasadzie wszystko jest gotowe, tutaj podjezdnie po lewej, kładka już jest prawie gotowa, ale sporo nowości w zasadzie jest przede mną. Jeżeli na rondzie u zbiegu jedynki i konstytucji pojadę na wprost, to zwróćcie uwagę, już mamy daleko posuniętą konstrukcję wiaduktu nowego węzła, który tutaj powstanie. A więc to będzie ten łącznik, gdzie obie strony drogi S1 będą ze sobą połączone, dodatkowe jeszcze połączone z ulicą Bujejską oraz z Aleją Zwycięstwa. Tak więc to jest tutaj kolejny będzie też może nie aż tak posunięty do przodu, ale już tutaj gdzieś tam widać konstrukcję drugiego z wiaduktów. To wszystko będzie chyba jeden węzeł, więc można powiedzieć, że no już trochę widać nowości. Skrzyżowanie z ulicą Kryniczną. Tutaj również już konstrukcja w zasadzie wiaduktu jest gotowa. A przede mną rondo kolejne, można rzec, kolejne rondo w miejscu zamiast w zasadzie wiaduktu w ciągu ulicy Ujejskiej. Na wprost pojadę, czyli w kierunku Podwarpia. Natomiast tutaj taka ciekawostka, bo tutaj już też widać, że tutaj będzie wiadukt powstawał. Również widać jakiś tam zarys nowej jezdni. Zwróćmy uwagę, że tutaj już nie mamy nowej drogi wzdłuż trasy S1. No i tutaj niestety tej drogi wzdłuż nie będzie. Tak więc Karsów nie będzie miał niestety połączenia tutaj z nowym węzłem. Na Karsów w zasadzie można powiedzieć straci na
na tej autostradzie, bo te dwie, w zasadzie można powiedzieć, że nowa S1 podzieli Karsów na dwie części, tak jak to jest chociażby z Sączowem i autostradą A1, bowiem w zasadzie tylko pozostanie kładka dla pieszych z nowości, natomiast no ruch, nie wiem jak tutaj będzie poprowadzony, najprawdopodobniej do starego wiaduktu, który zlokalizowany jest tutaj w okolicy remizy, nieco przed samym węzłem Podwarpie, a więc tylko że fakt jest taki, że tutaj też nie widać, aby jakakolwiek droga w tamtą stronę miała powstawać, więc też jestem ciekaw, czy tutaj w ogóle jakiś łącznik będzie, czy po prostu Skarsowa, ta ulica, która jest po prostu z obu stron, będzie ulicą ślepą. A jestem właśnie teraz we wspomnianym już Karsowie. Ta inwestycja, która tutaj się odbywa, chyba nie ma tutaj związku z przebudową jedynki, a wjeżdżam teraz w drogę właśnie, którą niegdyś przez drogę krajową numer 1 przejeżdżaliśmy sobie na wprost. A więc to są te jedna z tych części Karsowa, która z drugą stroną nie będzie miała połączenia. Niegdyś tutaj normalnym skrzyżowaniem przejeżdżaliśmy na drugą stronę. Aktualnie tego przejazdu już tutaj nie ma. Niestety nie ma również żadnej informacji na temat objazdu. Mamy tylko znak przy wjeździe, że mamy do czynienia z drogą bez przejazdu i to jest wszystko. I dojeżdżamy w pewnym momencie do znaku zakazu ruchu i tyle. Więc jedyne co możemy zrobić, to zawrócić. Natomiast szkoda, że tutaj o tych mieszkańcach tej strony, jak i drugiej strony krajowej jedynki nie pomyślano, aby zapewnić im w jakiś sposób no, tą możliwość przejazdu na drugą stronę. Oczywiście przejść można jak najbardziej, tutaj nie ma problemu, jest, powstaje przecież kładka. No natomiast przejazdu na drugą stronę niestety nie ma. Dojeżdżam do skrzyżowania, przy którym zaczynałem. Zobaczymy, być może, że jak już tutaj wjechałem, to będzie jakaś informacja o objeździe. Niestety jest tylko informacja, że tego objazdu jest koniec. Jakiego objazdu mamy tutaj koniec? No cóż, ciężko to wyczuć. Jadę oczywiście w lewo. Tutaj mamy drogę prowadzącą do dzikiej plaży na Pogoli 4. Tej od strony właśnie Karsowa i Wojkowic-Kościelnych. Natomiast tutaj ta inwestycja, o której wspominałem na początku, będąc na Karsowie, to właśnie jak widzimy tutaj chociażby powstają chodniki i chyba tutaj kanalizacja powstawała, stąd tutaj te wykopy, które gdzieś tam po drodze spotkaliśmy. No, a to było głupie ze strony kierowcy Skody. Bardzo głupie. A
ja ponownie jestem już na Dąbrowskim odcinku przebudowywanej S1-ki. W tej chwili skrzyżowanie z Kryniczną. I właśnie, na Karsowie ideałem by było jakby również, tak jak tutaj na Krynicznej, powstaje wiadukt, a więc kontynuacja. Kryniczna będzie gdzieś tam nad jezdnią sobie przejeżdżała. I uważam, że to samo tak naprawdę powinno być na wspomnianym i pokazywanym chwilę temu Karsowie. Tam również można by było, jest miejsce ku temu, można by spokojnie, a jeśli to można by było za domami poprowadzić w taki sposób drogę, ale tak, żeby po prostu ta droga tam była. Już nie mówię o tym, żeby tam zrobić dodatkowy węzeł, bo no, mogą mieszkańcy pojechać przecież do węzła chociażby pod Warpie i węzłem pod Warpie wjechać sobie na S1. Nie o to idzie, ale idzie o to, aby oni po prostu jedna strona z drugą miała połączenie. A skoro można to zrobić na terenie Dąbrowy, można to zrobić równie dobrze na terenie gminy Siewierz. Nie wiem skąd taki pomysł, aby tam akurat stworzyć dwie drogi, które nie będą ze sobą połączone, żeby S1 całkowicie wieś podzieliła na dwie części. Tutaj minęliśmy właśnie teraz jeden z wiaduktów, już widoczny wiadukt nowego węzła, nie wiem, Ząbkowice, Antoniów, nie wiem, jak on się tutaj będzie nazywał, ale węzeł w Antoniowie właśnie, łączący Ząbkowice z Antoniowem, rondo na skrzyżowaniu z ulicą Konstytucji. Miejsce, gdzie zaczynałem dzisiejsze nagranie przede mną, a więc skrzyżowanie z ulicą Kusocińskiego. I no właśnie, w ciągu ulicy Kusocińskiego, tutaj również ulica Kusocińskiego nie będzie miała nie będzie połączona z sobą, będzie połączona tą drogą, która tutaj obok biegnie, poprzez węzeł będziemy przejeżdżać na drugą stronę. Tutaj spoko, jest łączność, jest połączenie. Na tej kładce podobno jeszcze brakuje tak naprawdę barierek, ale miejmy nadzieję, że tutaj gdzieś już w połowie tego roku, że kładką będzie można się przedostać na drugą stronę. Obiecuję, że na pewno sobie taki spacer zrobię i na pewno Wam pokażę. Natomiast już jadę w kierunku węzła Pogoria, kolejnego węzła, który przecież jest od lat, węzeł Ząbkowice Pogoria. Natomiast zanim zwróćmy uwagę, jezdnia w kierunku po mojej prawej, jezdnia w kierunku, będzie prowadziła w kierunku Tychów. O, tu już nawet jest kawałek, gdzie jest asfalt położony, czyli będzie nieco wyżej, aniżeli jest ta jezdnia, którą w tej chwili jadę. Wygląda, jakby ta wysokość, która jest w tej chwili tutaj usypana, aby była tą wysokością docelową. Natomiast przede mną już ów węzeł, o którym wspomniałem, węzeł Ząbkowice Pogoria, węzeł, który tutaj istnieje od lat, chyba od początku tej drogi. Obecnie węzeł oczywiście nieczynny, węzeł, przez który nie ma przejazdu. Przez węzeł przejeżdżamy tylko ciągiem ulic Armii Krajowej, Świętego Antoniego, a więc tym wiaduktem górą. No i pewnie jeszcze długo tym wiaduktem nie pojedziemy, bo tutaj no prace, choć widać postęp, widać zarys przyszłego węzła, on wygląda, że będzie wyglądał podobnie, jak wyglądał do tej pory, a więc taki typowy motylek,
Tak się wydaje przynajmniej. I mimo, że to już widać, to jednak prace, można powiedzieć, jeszcze są daleko, daleko, daleko do ich końca, o, tak bym powiedział. No i tutaj w okolicy wiaduktu nad linią kolejową łączącą Katowice i Częstochowę już sobie rozjeżdżamy się na dwie jezdnie. Natomiast miejmy nadzieję, że ta jezdnia również w jakiś tam sposób przejdzie w najbliższym czasie po oddaniu drogi remont, no bo no nie będzie fajnie, jeżeli tam rozpędzimy się pięknie do 120, a tutaj no jadąc około setki już za chwilę pewnie będą nam kazali, będą stawiać ograniczenia, bo jest tutaj sporo ład i troszkę się podskakuje.